Cześć, witajcie, z tej strony Dominika, a dzisiaj zobaczymy najgorętsze premiery tego miesiąca. Zapraszam. Jeżeli szukacie zastępstwa dla Agenta 47, warto będzie przyjrzeć się tej produkcji. To szpiegowska gra akcji, której bohaterem jest rosyjski agent i wykwalifikowany zabójca współpracujący z CIA. Bierze on udział w tajnych działaniach, jakim są m.in. eliminacja pewnych osobistości, kradzież dokumentów, czy inwigilacja. W wyniku pewnych wydarzeń los całego świata jest już tylko w jego rękach. Rosyjska produkcja, a jak iście amerykański motyw. DLC do Assassin's Creed Syndicate, stanowiące tylko i wyłącznie obszerne, fabularne rozszerzenie, zawierające 10 nowych misji. Tym razem wspieramy naszego towarzysza w odzyskiwaniu należnego mu tytułu Maharadży. Działania te powodują konflikt z brytyjską kompanią wschodnioindyjską, kolaborującą oczywiście z kim? Z templariuszami. Strzelanina 2D, w której będziemy mogli spotkać najsłynniejszych bohaterów kina akcji lat 80. i 90. Kto nie chciałby wcielić się w Robocopa czy Rambro? W grze jak na typową side-scrollową strzelaninę przystało, eliminujemy przeciwników, bossów i zaliczamy kolejne checkpointy. Naszym głównym wrogiem jest nikt inny, jak sam Szata. Rozszerzona edycja Mortal Kombat X, zawierająca wszystkie dodatki z Season Passa oraz kilka nowych aktualizacji. Dostaniemy tutaj różnorodne skórki dla przeciwników oraz bonusowe postacie, znane z filmów czy seriali. Zobaczymy m.in. Jasona Voorheesa z Piątku 13, a nawet Predatora. Już sama nazwa wskazuje nam, z czym mamy do czynienia. Świat Alienation to świat science fiction, w którym toczymy walkę z obcymi. Izometryczna strzelanina, której historii nie dowiemy się dosłownie. Musimy doszukiwać się jej w ulokowanych znajdźkach. Wybieramy klasę postaci, dowolnie rozwijamy jej umiejętności, modyfikujemy broń i rozprawiamy się z intruzami. Coś dla fanów zarówno Quake'a, jak i Minecrafta. Rozbieżność ogromna, lecz nieprzypadkowa, gdyż Gunspace to istna hybryda wspomnianego wcześniej Minecrafta i FPS-ów lat 90. W grze mamy udostępniony edytor, w którym możemy tworzyć mapy, by wykorzystywać je do rozgrywki. Gra pozwala na walkę w kilku trybach multiplayer, w tym tryb kooperacji. Nowe koreańskie MMORPG osadzone w klimacie fantazy. Standardowo wybieramy rasę i klasę naszej postaci, którą mamy zamiar przemierzać ponury świat. Rzadko spotykanym elementem w tego typu produkcjach jest zręcznościowe podejście do tematu mechaniki walki. To, jak wyeliminujemy przeciwnika, zależało będzie bardziej od naszego sprytu niż statystyk bohatera. Rozgrywka oczywiście urozmaicają czynności znane z danego gatunku. Survival osadzony w otwartym świecie, w którym trafiamy na bezludną wyspę, z której musimy się wydostać. Jak na prawilny survival przystało, musimy dbać o naszą postać, zaspokajając jej głód i pragnienie, uważać na zmianę temperatur, niebezpieczne zwierzęta, czy też pilnować jej stanu zdrowia. Gra przenosi nas do fikcyjnych czasów, gdzie zasoby energetyczne są już na wyczerpaniu. Ludzkość toczy o nie bitwę, a my jako żołnierz jednej z walczących jednostek jesteśmy zmuszeni w niej uczestniczyć. Typowy FPS, w którym eliminujemy przeciwników, wykorzystując dostępny nam obszerny arsenał. Kolejne klimaty science fiction, w których mamy do czynienia z obcymi przybyszami zagarniającymi naszą kochaną planetę Ziemię. Na szczęście ludzka rasa nie wymarła, znalazła schronienie na statku Arka 13, którym przemierza wszechświat, by odnowić gatunek. Into the Stars to sandboxowy symulator kosmiczny, w którym przetrwanie gra dużą rolę. Można by powiedzieć, że największą w końcu to cała ludzkość. Jako kapitan statku gromadzimy niezbędne surowce, dobieramy członków ekipy czy prowadzimy dyplomację z kosmitami. Zajmujemy się również stanem naszego statku. Made choices we were never prepared to make. And right or wrong, we had to keep telling ourselves, it's all
Strategia poruszająca czasy II wojny światowej, skupiając się na tytułowym froncie Meuse. Akcja prowadzona jest w dwóch trybach. W pierwszym operujemy naszą armią, w drugim zaś prowadzimy walkę. Kampanię możemy zacząć jako siły radzieckie lub III Rzeszy. Wszystko zależy od naszych upodobań. Ho, ho, ho. Producenci starali się wprowadzić duży realizm zdarzeń, choć szczerze wątpię, by Gravity strącił armę z piedestału. Pojawił się kolejny dodatek DLC do The Elder Scrolls Online. Skoncentruje się on na tytułowej gildii złodziei. Po raz pierwszy wcielimy się w rolę rekruta tejże organizacji, by odbudować jej reputację zhańbioną przez pewną grupę zwaną Stalowe Koło. Rozszerzenie nie tylko daje nową historię, ale i wprowadza nowe lokacje, przeciwników, umiejętności zarezerwowane tylko dla członków gildii, broń i nowych bossów. W dodatku znajduje się również patch wprowadzający kilka udoskonaleń. Przygodowa gra Point and Click przedstawiająca postapokaliptyczny świat, w którym wymieranie gatunku ludzkiego w wyniku wojny nuklearnej nie stanowi problemu do stawiania na piedestale ludzi popierających obecny autorytarny rząd. Mamy pecha, gdyż będąc zagorzałym przeciwnikiem tejże władzy, zostaliśmy zakażeni śmiercionośnym wirusem, którego szczepionkę posiada wiadomo kto. Eksplorujemy lokacje, gromadzimy przydatne przedmioty i oczywiście rozwiązujemy zagadki. We must embrace it rather than fear it. Radziecki naukowiec z tajemniczą przeszłością i problemami psychicznymi nocuje w pewnym mizernym hotelu. Budzi się w środku nocy i zauważa, że z jego pokoju ktoś usunął klamki. Okazuje się, że hotel jest opuszczony jakimś dziwnym trafem, nie potrafimy się z niego wydostać, co oczywiście staje się później naszym głównym celem. Gra przypomina zmodyfikowaną wersję przeglądarkowych escape roomów. Zbieramy przedmioty, eksplorujemy pomieszczenia i rozwiązujemy łamigłówki. Marca ukazuje się najnowszy Hitman. Jeżeli chcecie poznać szczegóły dotyczące gry, sprawdźcie udostępniony materiał z serii Co wiemy o. No i jedziemy dalej. Czwarte, a zarazem ostatnie rozszerzenie wprowadzające nowe mapy do trybu multiplayer, nowe pojazdy oraz wiele rodzajów broni. Druga odsłona serii stworzonej z myślą o fanach MMA, w której możemy walczyć z słynnymi zawodnikami. Największą rolę w produkcji zyskało starannie odwzorowanie prawdziwych potyczek, przez co gra przypomina bardziej symulator walk. Dostępnych mamy kilka trybów, m.in. tryb kariery, w którym wspinamy się po szczeblach, by zająć najwyższe miejsce w rankingu. Tryb, w którym zarabiamy na wystawianiu zawodników do walk oraz multiplayer. Holly Holm, Ronda Rousey. Następna odsłona z cyklu Roller Coaster Tycoon, w której zarządzamy parkiem rozrywki. Naszym zadaniem jest stworzenie najlepszego luna parku. Dzięki udostępnionym narzędziom możemy sami wykreować pełen wygląd naszego parku od ukształtowania terenu po styl budowy samych kolejek. Roller Coaster Tycoon umożliwia zabawę w trybie multiplayer, w którym możemy nawiązać współpracę czy podejrzeć park naszych współzawodników. PAWS bazuje na drugiej odsłonie cyklu Shelter, tworząc przygodówkę opowiadającą o historii małego Rysia i jego kompana Niedźwiadka. Razem przemierzają świat w celu odnalezienia domu, rozwiązując zagadki i omijając przeszkody. Tytuł poruszający wątek utrat przyjaźni i pomocy bliskich osób, czyli dla tak zwanych troskliwych misi. Kto lubił potyczki ze starszym bratem czy znajomymi w Trackmanii, tak jak ja, ten zapewne ucieszy się z nowej odsłony serii. Ponownie mamy do czynienia z wyścigową zręcznościówką, w której pokonujemy najprzeróżniejsze, zawiłe trasy, bijąc czasowe rekordy. Produkcja dorobiła się nowego trybu zwanego Double Driver, w którym dwóch graczy może jednocześnie sprawować kontrolę nad pojazdem. Nie wiem, jak ma to wyglądać, nie pytajcie mnie, ja pamiętam tylko takie akcje jak z produkcjami innych gatunków, jak Zax czy Half-Life 2, w których jedna osoba operowała celownikiem, a druga kierowała postacią i na zmianę.
DLC do Star Wars Battlefront wprowadzające 4 dodatkowe mapy, m.in. fabryki i platformy na Suluście, salę tronową Jabby i garaż na Tatooine. 2 nowe postacie, karabin, pistolet blasterowy oraz 3 gwiezdne karty. Co ważne, dodatkowo oferuje nowy tryb rozgrywki o nazwie Konwój, w którym siły rebelii pilnują, by transport dojechał na czas do okrętu, a Imperium analogicznie stara się mu w tym przeszkodzić. No i jest, doczekaliśmy się. Pierwsze DLC do Fallout 4. Wprowadza on nową, niezbyt obszerną linię fabularną związaną z pojawieniem się tajemniczego mechanika, który zaopatrzył się w armię robotów. Dzięki ich likwidacji będziemy w stanie sami tworzyć lub modyfikować własnych robotów, pomocników, towarzyszących nam podczas wędrówki. Możliwości do modernizacji jest od groma. Będziemy mogli dopasować wiele komponentów, jak i wygląd całego robota, w zależności od własnych potrzeb. Gratka dla wszystkich fanów RPG-ów, o której nie można nie wspomnieć. Obszerne rozszerzenie do odświeżonej wersji fenomenalnej gry Baldur's Gate, oferujące aż 25 godzin rozrywki. Fabuła dodatku skupi się na historii powiązanej zarówno z fabułą pierwszej, jak i drugiej odsłony cyklu. W rozszerzeniu znajdziemy 4 nowych towarzyszy, którzy będą mogli przyłączyć się do naszej drużyny. Kobietę łuczniczkę, gnoma w połączeniu kleryka i łotrzyka, poety oraz goblińską szamankę. Oprócz tego, jak już mogliście zauważyć, pojawi się nowa klasa szaman oraz wiele nowych zaklęci i przedmiotów. Wprowadzony został również nowy tryb Story Mode, czyli ułatwiony tryb dla niedzielnych graczy. RPG osadzony w starożytnej krainie, w której księżyc jest przedmiotem kultu, a słońce przyczyną wszelkiego zła. Pewnego dnia księżyc znika, a naszym zadaniem będzie, już się pewnie jak domyślacie, odnalezienie go. Przemierzamy świat, rozprawiając się z wrogami, zbieramy przedmioty i budujemy swoją reputację. Gra pozwala na rozgrywkę do 4 osób. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie gry na jakie platformy zostały skonwertowane, zobaczcie sobie tą listę, którą zamieszczam Wam tutaj. Poza tym chciałabym podziękować Wam oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma premier Wam się podoba. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście zmienić. Dodatkowo mam dla Was koszulki do wygrania, które zamieściłam ostatnio na poście na Instagramie. Jeżeli chcecie je wygrać, wbijajcie na naszego fanpage'a. Tam zobaczycie szczegóły odnośnie konkursu. Dziękuję i zapraszam na kolejne materiały.